Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: "Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został otoczony chwałą. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z Wami. Przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja Was umiłowałem. Żebyście i Wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Oto Słowo Pańskie. Moi drodzy. Przenosimy się do wieczornika, ostatnia wieczerza. Pan Jezus umył nogi apostołom i na ten znak umycia nóg. Jeden z nich Judasz wstaje, z umytymi nogami, wychodzi w noc wychodzi, żeby sprzedać Pana Jezusa, żeby przygotować kohortę, która przyjdzie do ogrodu oliwnego. I pocałunkiem zdradzi Pana Jezusa. Jeszcze usłyszy od Pana Jezusa słowa przyjacielu po coś przyszedł. Ale Judasz nie nawiązuje relacji z Panem Jezusem. Nie zadaje Panu Jezusowi pytań, ale sam też na pytania nie odpowiada. Pan Jezus pomimo tych wszystkich cierpień, tego doświadczenia, że Judasz idzie zdradzić, Piotr. Który będzie zapierał się. Najpierw będzie mówił, że na śmierć pójdzie, a potem się zaprze i powie: Nie znam tego człowieka. Ten sam Piotr też sprawi ból, zawód, cierpienie. Ale Pan Jezus, wiedząc o tych wszystkich mękach, które go czekają i o tej haniebnej śmierci na krzyżu, nie wspomina jej w kontekście samych cierpień. W zasadzie nie pokazuje, że będzie umierał, ale pokazuje, że będzie wielka chwała. Kiedy jest wielka chwała? Kiedy jest zwycięstwo? Pan Jezus w tej całej męce, w tym trudzie, jak jakiś wielki sportowiec, widzi, że pomimo tej walki z mocami ciemności będzie zwycięstwo. Że ojciec. Go otoczy chwałą. Najpierw syn otoczy Boga Ojca chwałą, przez to, że wypełni jego wolę. Wola Ojca zostanie spełniona, i władca tego świata zostanie osądzony, szatan zostanie pokonany, i będzie zwycięstwo. Chrystus będzie i jest dzisiaj zwycięzcą piekła, śmierci i szatana. Ale i w ten sposób uwielbił Ojca, i otaczył Ojca tym właśnie posłuszeństwem, chwałą, ale i Ojciec otoczył, poprzez podniesienie go z martwych, poprzez wielką moc Ducha Świętego, który jest Bożą miłością, otoczył swojego Syna. I Pan Jezus chce, aby każdy z nas, uczeń Pana Jezusa, był otoczony Bożą chwałą, uzbrojony mocą z wysoka. Ten Piotr, który się zaparł, który nie miał siły przyznać się do Pana Jezusa, kiedy stąpi Duch Święty, wyjdzie na właśnie Piotr, wyjdzie na dach, aby dawać świadectwo, będzie świadomy tego, że przyznawanie się wtedy do Chrystusa może grozić mu śmiercią przed Sanhedrynem z odwagą. Przyznaje się do Chrystusa razem z Janem. Otacza Chrystusa chwałą. Ale i Piotr jest otoczony chwałą, dlatego że kiedy przechodzi ulicą, nawet jego cień, kiedy pada na chorych, uzdrawia. Ta Boża chwała, Boża obecność, Boże zwycięstwo, objawia się. Kiedy wchodził do święty Piotr, do świątyni spotkał sparaliżowanego żebraka. Nie mam srebra ani złota, ale to, co mam, daję Ci. W imię Jezusa Chrystusa. Wstań i chodź. Objawił chwałę. Chwałę Boga. I ten właśnie uzdrowiony zaczął uwielbiać i chwalić Boga. Dlaczego na przykład Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej? Bo w pewnym momencie nie objawił chwały Boga. Przy wodach Meriba Izraelici szemrali, a on zwątpił, nie objawił chwały Boga. Właśnie takim znakiem objawienia się chwały Boga jest miłość. Miłość do Boga i miłość do drugiego człowieka. Pięcioksiąg, kiedy Pan Jezus pytany przez jednego z uczonych w prawie, które przykazanie jest największe, Pan Jezus z Pięcioksięgu zacytował właśnie że kazanie miłości Boga i bliźniego. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Najpierw słuchaj Izraelu. Bóg jest twoim Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga całym swoim sercem, całym swoim umysłem, ze wszystkich swoich sił. Ale to jest bardzo trudne dla każdego z nas. Bez mocy z wysoka jest to wręcz niemożliwe. Dlatego najpierw Apostołowie i my mamy przyjmować Ducha Świętego. I to Duch Święty sprawi, że te przykazania zostaną zamienione nie w nakazy czy zakazy, ale w Boże obietnice. bo obiecuje, że da nam taką moc, abyśmy mogli naśladować Jego Syna, Jezusa Chrystusa. I nie tak kochać, jak my kochamy siebie, bo czasem siebie krzywdzimy, czasem siebie możemy nawet nienawidzić. Niektórzy nie chcą patrzeć do lustra, mówią: Ojej, to ja. I wspominać o swoje błędy i grzechy, i być złym na siebie. I tak można też taką miarą kochać, niestety, drugiego człowieka. Dlatego Pan Jezus chce, abyśmy byli z tego uzdrowieni i kochali tak, jak Pan Jezus nas umiłował. A to najbardziej objawia się na krzyżu. Nie ma większej miłości, gdy ktoś swoje życie oddaje za przyjaciół, nawet za nieprzyjaciół. Za wszystkich Pan Jezus oddał swoje życie. I to jest znak, Rozpoznawczy, po czym poznają nas też inni, czy należymy do Chrystusa, czy też nie. Nie poprzez sutanne, nie poprzez jakieś inne symbole religijne, ale poprzez miłość. Miłość na wzór miłości Chrystusa ukrzyżowanego. I w tym znaku Chrystusa ukrzyżowanego, niech to Boże błogosławieństwo wstępuje do naszych serc. Życzę błogosławionej niedzieli. Pan z Wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.